No dobra, no to możemy zaczynać. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się pomidorowy.pl, a.k.a. Michał. Witam was bardzo serdecznie w długo wyczekiwanym podsumowaniu roku 2022. Z tej okazji na samym starcie chciałbym wam życzyć dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności na najbliższy 2023 rok. Aby dla osób, które rok 2022 nie był dobrym rokiem, to rok 2023 byłby tym lepszym. A dla osób, których rok 2022 był lepszy, to żeby rok 2023 był jeszcze lepszy. Witam was bardzo serdecznie. W podsumowaniu, tak jak zresztą co roku od roku 2020, ponieważ dopiero tak od roku 2020 zacząłem wprowadzać taki format zwany jako podsumowanie roku. No i dzisiaj, tak jak zresztą w zeszłym roku, podsumujemy sobie wszystko, cały ten rok, co się w ogóle działo, jakieś takie wzloty, upadki lub inne tego typu rzeczy. Tak więc dla osób, które nie śledziły mnie przez cały rok od stycznia 2022, no to będą miały tutaj ładne podsumowanie i ładny, tak naprawdę, skrót tego, co działo się przez te 12 miesięcy na tym kanale. A więc tak, zacznijmy sobie od tego, że całe to podsumowanie tak naprawdę powinniśmy zacząć od końcówki grudnia 2021. I teraz pewnie część z was się spyta, dlaczego od końcówki roku 2021. Otóż chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę Sylwester 2021 jest wstępem do rozpoczęcia tego roku. Ze względu na to, że w Sylwestra, jak pamiętacie, bądź też i nie pamiętacie, zrealizowaliśmy tak naprawdę Wrocław 1 z Sebastianem oraz z Hermanem. Tak, przepraszam, musiałem sobie przypomnieć. Pozdrawiam cię swoją drogą, Herman, jeżeli będziesz to oglądał. No i tak naprawdę końcówka, czyli tam Wrocław 1, końcówka 2021, to jest wstęp do właśnie rozpoczęcia tego roku, ponieważ tak naprawdę to był Sylwester z 2021 na 2022. No i nie uważam, że nie mogliśmy lepiej zacząć tego roku, jak właśnie takim spotkaniem się, posiedzeniem sobie, popicie sobie, bo tak, oczywiście, jeżeli ktoś myślał, że będzie to spokojne spotkanko, gdzie tak naprawdę będziemy sobie, nie wiem, siedzieli i plotkowali, no to muszę tę osobę w takim razie z błędu wyprowadzić, ponieważ było to jedno z takich początków zadymionych spotkań. Herman był co prawda tylko na jeden dzień. Na jeden dzień, tak, dokładnie, no bo w sumie spędził z nami noc z Sylwestra na następny dzień i później on musiał lecieć, ponieważ no nie był on za bardzo na długo, plus tak naprawdę dalszą część tego spotkania żeśmy spędzali tylko ja i Seba. I poczekajcie chwilę, sprawdzę, jak to się nagrywa, bo muszę mieć pewność. No i już jestem, nagrywa się wybornie, mogę to powiedzieć, to dosłownie tak wybornie. Więc wracając do tematu Wrocławia jedynki, no poza tym, co żeśmy sobie tam troszeczkę popili, to przed Sylwestrem byliśmy sobie na kebabie, to było przed Sylwestrem, tak, to było przed Sylwestrem, bo pamiętam, że żeśmy wtedy na mieście szukali sobie miejsca, gdzie moglibyśmy tak naprawdę sobie czas spędzić, chcieliśmy iść do jakichś tam różnych pubów, a okazało się, że tak naprawdę wszędzie mieli zajęte. I pamiętam, że taka sytuacja była chociażby z Cybermachiną, gdzie dosłownie tylko żeśmy na chwilę weszli, żeby sobie tam coś popykać, bodajże żeśmy grali w Pac-Mana lub w jakieś takie inne gierki, znaczy na Pac-Man to był, czy nie, to był ten Mario Kart chyba na SNES-a, o ile dobrze pamiętam. Natomiast chcieliśmy sobie tam trochę dłużej posiedzieć, ale no miejsc nie było i troszeczkę nas to wyprowadziło, lekko mówiąc, z równowagi. Natomiast później, kurczę pieczone, co jeszcze było później? Właśnie poszliśmy sobie do tego kebaba, bo żeśmy szukali sobie tam miejsca, żeby coś wszamać.
No i potem już do Seby wróciliśmy, bo też tam nie chciało nam się nie wiadomo jak długo chodzić, dlatego że to był taki okres, zresztą grudzień i ogólnie zima to jest taki okres, gdzie rzadko kiedy chce się aż tak długo łazić po mieście, dlatego że po prostu jest tak zwana pizgawica, więc pierwsze co chcecie oczywiście jak najbardziej zrobić, to powrót do domu, żeby się po prostu trochę ocieplić, żeby troszeczkę tak delikatnie się ogrzać. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. No i reszta spotkania wyglądała tak, że potem jak Herman odjechał, to żeśmy porobili sobie takie dymy na zasadzie, że tam różne sobie robiliśmy mikstury. Troszeczkę się powychodziło z Odim, czyli pieskiem Seby. Co tam dokładnie jeszcze robiliśmy? Kurczę, powiem wam szczerze, ja tego Wrocławia jeden nie pamiętam. Prędzej będę pamiętał Wrocław 2, natomiast kurde, co tam dokładnie robiliśmy we Wrocławiu 1, to jest właśnie teraz dobre pytanie. Mógłbym oczywiście na szybko odpalić telefon i zrobić research i myślę, że tak po prostu zrobię, więc poczekajcie chwilę. Odpalę sobie telefon. Co tam dokładnie żeśmy jeszcze robili? Okej, dobra. Prześledziłem sobie na szybkości Wrocław 1, taki tak zwany szybki research. Więc tak, jeżeli chodzi o Wrocław 1, to przede wszystkim poza takimi dymami, że tam mieszaliśmy sobie pewne trunki, piliśmy sobie oczywiście na legalu Kubusia Play, chociaż tak, tam już chyba wtedy pojawił się Kubuś Play w tak zwanej fajnej mieszance, to powiem tylko tyle, że graliśmy sobie chociażby w takiego Raymana Brain Games, czy ogólnie były takie zadymki przy hard bassie, czy przy jakiejś takiej kurde trochę skocznej muzyce. Tak więc jeżeli chcecie się zapoznać ogólnie z Wrocławiem jedynką, to jak najbardziej polecam, gdyż to jest wstęp tak naprawdę do późniejszych materiałów, chociaż tak naprawdę, żeby kanonicznie patrzeć na te wszystkie wyjazdy, te wszystkie spotkania, co było pierwsze, no to zalecałbym oczywiście Bydgoszcz pierwszą obejrzeć z 2020 u mnie na kanale. I potem tak po kolei te wszystkie spotkania, ponieważ one są w dużym stopniu trochę bardziej kanoniczne. Natomiast jeżeli chcecie tak naprawdę zobaczyć, jak wyglądał początek tego roku, jakie było pierwsze spotkanie, to jak najbardziej polecam wam Wrocław 1. Później była Łódź 4, czyli kontynuacja tak naprawdę tych wszystkich poprzednich łodzi. I był to styczeń też roku 2022, kiedy to spotkałem się z Danielem oraz z Jimem. Chłopaki, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Było, uważam, że całkiem spoko, chociaż względem poprzednich łodzi to ta łódź była wyjątkowo spokojna. I to też ze względu na to, że Daniel był trochę chory, trochę się podziemił, jak w sumie przyjechał. Więc tak naprawdę u nas poza kręgielnią, no to byliśmy w tym salonie całym w manufakturze. Byliśmy też w ministerstwie, nie pamiętam jak teraz to miejsce się nazywa, w każdym razie było to na ulicy Piotrkowskiej i byliśmy sobie tam wypić grzańca tak zwanego, a poza grzańcem to troszeczkę tam sobie drinków. No i większość czasu tak naprawdę troszeczkę żeśmy sobie połazili, a potem wracaliśmy do hotelu, dlatego że po prostu nie dość, że była pizgawica, to Daniel jeszcze był chory, więc tak naprawdę troszeczkę słabiej żeśmy zorganizowali te spotkanie. Niemniej jednak uważam, że wyszło ono całkiem w porządku i uważam szczerze, że nawet jeżeli wyszło jakieś spokojniejsze spotkanie, to nie jest to nic absolutnie złego, ponieważ trzeba troszeczkę też czasami wyrównać, a też prawda jest taka, że nie zawsze człowiek chce poddymiać, a poddymianie na siłę to jest chyba najgorsze, co może tak naprawdę mieć miejsce, tak więc miejcie to jak najbardziej na uwadze. Więc z Łodzi 4 przechodzimy od razu do Wrocławia 2, czyli kontynuacja tak naprawdę pierwszego Wrocławia i tutaj już mogę powiedzieć, że zaczyna się trochę grubiej, ponieważ wpadliśmy wtedy na sobą na pomysł taki, że zrobimy trochę taką incepcję. Incepcja polegała na tym, że on nagrywał swoją perspektywę u siebie na początku, jak tam zamawia bilet, jak tam oczywiście standardowo mi grozi, no bo kto nie grozi mi tak naprawdę na relacjach, a ja jestem najbardziej spokojny i ja nigdy nikogo na YouTubie, na swoim kanale nie wyzywam, tak więc oczywiście musi być jakaś taka zachowana, musi być jakiś taki zachowany
nurt w tym systemie, że jeden grozi drugiemu, drugi nie grozi pierwszemu. No i w każdym razie sobie tam zamawiał bilecik, było wszystko fajnie, picobello. No i potem postanowił, że wsiądzie w pociąg i przyjedzie do mnie. I zrobiliśmy coś takiego, że na początku pojawiła się jego tylko i wyłącznie perspektywa, tak jakby on sam z siebie przyjechał do mnie, poszedł, tak jakby kurde w ogóle Gdynię znał, czyli poszedł w ogóle sobie na kebaba, potem nagle wsiadł w autobus, przyjechał do mnie, no i potem, jak mogliście zauważyć, skończyło się to tym, że chciał mnie przyjść pobić. Finalnie zdarzyło się coś takiego, że później wyjaśniliśmy sytuację i tak naprawdę cofnęliśmy się na sam początek, kiedy to on przyjechał do Gdyni. Później byłem ja poszedłem na niego, podwórzec, Polska, bardzo trudny język. No i później nagraliśmy perspektywy, jak się tam przybijemy, piątki sobie, widzimy się. Poszliśmy do tego kebaba, na którego wtedy rzekomo on był sam. No i później wpadliśmy do mnie, poszliśmy sobie na tak zwany budynek w lesie, czyli takie dosyć charakterystyczne miejsce, o którym kiedyś zresztą też nawet opowiadałem. No i później wypiliśmy sobie oczywiście na legalu Kubusia Play, który nie zawiera żadnych procentów. W żadnym wypadku YouTube, tam Kubuś Play to jest tak naprawdę taki napój, który powoduje, że im jesteś starszy, tym troszeczkę bardziej dostajesz kopa w łeb przez dobór tych wszystkich składników, które tam mają dokładnie miejsce. No i teraz tak, potem jak byliśmy sobie na tym całym budynku, wróciliśmy do mnie, ja tam musiałem się przebrać, no i pojechaliśmy do Gdańska spotkać się z takim kolegą Seby, z Arturem, dobrze chyba zapamiętałem, którego tutaj pozdrawiam. No i nie filmowaliśmy jakby tego całego spotkania, no bo nie jest on osobą, która występuje na YouTubie, a też nie chcę osób, które nie występują, nagrywać bez ich zgody. Poza tym gdyby sam chciał, no to wtedy jest inna para kaloszy, natomiast ja uważam, że lepiej po prostu było tak, jak było i tyle, i po prostu troszeczkę, jeżeli chodzi o Trójmiasto, to tutaj było troszeczkę bardziej to okrojone wszystko, ponieważ Trójmiasto to jest na razie w sumie takie, bardziej bym powiedział Trójmiasto 1 niż Wrocław 2, ale do Wrocławia 2 zaraz przejdziemy, ponieważ tu zaraz będzie tak naprawdę początek Wrocławia 2. No i potem żeśmy stwierdzili, że pójdziemy sobie do McDonalda i zrobimy sobie właśnie drinki. Przyznam szczerze, że to był dosyć abstrakcyjny pomysł i myślę, żeby ktoś, jakby ktoś wszedł oczywiście z obsługi McDonalda i zobaczyłby takich tutaj łebków grzebiących, czy tam w ogóle robiących drinki, to myślę, że poważniej by się zastanawiali nad tym, czy my jako ludzkość nie zbłodziliśmy tak na dobrą sprawę. No ale koniec końców było śmiesznie, uważam, i no wyszedł z tego całkiem śmieszny materiał. Zresztą później poszliśmy sobie na SKM-kę, czyli na tak zwany pociąg, w którym, którym praktycznie dostaliśmy się z Gdyni do Gdańska i potem z Gdańska z powrotem do Gdyni. I jakoś tak wróciliśmy, nie pamiętam, czy to była 22, chyba tak, 22 byliśmy już u mnie, na dobrą sprawę, albo przed 23, coś takiego, ale tutaj nie łapcie mnie, że tak powiem, za słówka, ponieważ musiałbym cofnąć się tak naprawdę do Trójmiasta 1. Wyszła z tego chyba 50-minutowa relacja, a później zaczęliśmy tak naprawdę przejście do Wrocławia 2 i to już takiego mocnego wstępu do Wrocławia 2. Natomiast w SKM-ce jeszcze sobie, zanim przyjechaliśmy do mnie, to jaja robiliśmy, trochę było widać już, że Seba był padnięty, ale też się nie dziwię, ponieważ organizm zawsze jest na początku padnięty, kiedy po tylu godzinach jazdy przyjeżdża, jak gdyby nigdy nic, no i wiadomo, na początku jest bardzo dużo energii, a potem bardzo łatwo można się zmęczyć, tak więc miejcie to oczywiście na uwadze i zresztą każdy chyba tak ma, no bo jednak przyjazd w jedną i w drugą stronę potrafi być bardzo, bardzo męczący. No i zakończyliśmy w ten oto sposób Trójmiasto 1 i zaczęliśmy Wrocław 2, czyli przebudziliśmy się u mnie, rano wstaliśmy, zjedliśmy sobie na spokojnie śniadanie, byliśmy już wcześniej spakowani. No i tak naprawdę udaliśmy się na dworzec, z którego wsiedliśmy w Intercity i tam zaczęły się tak naprawdę dymy również w pociągu. I myślę, że gdyby ktoś teraz z ludzi, którzy z nami jechali, obejrzeli
Wrocław dwójka, ile ktoś nie obejrzał, to pomyśli sobie, Boże, z jakimi ja cymbałami jechałem w pociągu, bo tak naprawdę ja charakteryzuję się taką osobistą cechą, że ja nie potrafię dłużej siedzieć w jednym miejscu, bo zaczynam się szybko nudzić. Możliwe, że jestem bardzo nadpobudliwy, można to tak nawet powiedzieć. No i zrobiliśmy coś takiego, że w pewnym momencie graliśmy sobie tam w karty, dokładnie to w Uno Reverse. No i w pewnym momencie ja stwierdziłem, że trzeba coś odwalić, ponieważ nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie odwalił. No i zacząłem bawić się tak naprawdę drzwiami, czyli chodziłem sobie z przedziału do przedziału, tak kurde, otwieram te drzwi. Zrobiliśmy z tego śmieszny montaż, gdzie po prostu tylko jest moment, kiedy ja otwieram te drzwi w różnych tam perspektywach. Zresztą to samo było na Wrocławiu jedynce, to tak tylko mogę też przypomnieć, bo faktycznie coś takiego miało miejsce, teraz sobie przypomniałem. No i poszedłem do kibla grozić tak naprawdę Jimowi, pokazałem mu, co zrobię z jego klapą, jak kiedykolwiek go spotkną, tak więc niech jego kibel ma to na uwadze, jak kiedykolwiek jeszcze do niego wpadnę. No i później zresztą zrobił to samo Seba, bo Seba też poszedł do kibla, wygrawał się Jimowi. No i tak to żeśmy sobie jechali, aż dojechaliśmy właśnie do tego Wrocławia. Wtedy wsiedliśmy sobie w tramwaj i troszeczkę musieliśmy na ten tramwaj poczekać, ponieważ oczywiście we Wrocławiu wszystko jest zakorkowane, jak gdyby nigdy nic. No i tak sobie potem jechaliśmy, aż dojechaliśmy do celu i potem tak naprawdę zaczęliśmy sobie całą imprezę, która wyglądała tak, że trochę żeśmy sobie popili, było wszystko fajnie, jakieś takie kurde różne mikstury, jakkolwiek by to nie brzmiało. I później graliśmy sobie chyba albo w Raymana, albo żeśmy grali tylko później w Harry'ego Pottera i Komnatę Tajemnic na GameCube'a i koniec końców tak żeśmy zakończyli pierwszy dzień. Drugiego dnia bawiliśmy się znowu, chociaż drugiego dnia byliśmy odebrać naszego już byłego kolegę Zakolaka, z którym również się umówiliśmy, że wpadnie. No i drugi dzień pamiętam, że żeśmy też troszeczkę poddymili, coś tam żeśmy porobili. Na pewno byliśmy z psem na spacer. No i potem, kiedy żeśmy już wrócili z tego spaceru, to później byliśmy na zakupach. Na zakupach również wyszły takie dosyć interesujące dymy. No i później po tych zakupach wróciliśmy do domu i stwierdziliśmy, że chyba wybierzemy się do kina. No i wybraliśmy się na film Uncharted, który serdecznie naprawdę Wam mogę polecić, bo jest naprawdę taki to jest film. Naprawdę, jeżeli gier nie lubicie, to myślę, że ten film jesteście w stanie polubić. Tak przynajmniej mi się wydaje, mogę się mylić. No i tak, potem kiedy żeśmy pojechali oglądać ten film, to po filmie wróciliśmy, dalej żeśmy się bawili, kurde, różne dymy, nie dymy, zresztą polecam Wam to naprawdę obadać, bo jest co obadać. Granie w Harry'ego Pottera, chyba Rayman nawet wleciał, Brain Games. I później oczywiście pójście w Spanko i w Stanko następnego dnia, żeby odebrać już ostatnią osobę, która do nas dojechała, czyli Misz, aka Jim. Przyjechał ze swoim głośnikiem, takim potężnym naprawdę głośnikiem, ale zanim żeśmy przyjechali do Seby, to najpierw trzeba było go rzeczywiście odebrać z Wrocławia. Kiedy żeśmy go odebrali, to wsiedliśmy w tramwaj, zaczęliśmy robić taką tam zadymę, że dosłownie wszyscy na nas się patrzyli, ponieważ słuchaliśmy głośno muzyki, czyli tak naprawdę wieśniaki wsiadły do tramwaju, tak. No i była, można by powiedzieć, zadymka, bo żeśmy sobie właśnie tak to tak trochę tak kurde. Kiedy żeśmy dojechali w końcu do Seby, to tam oczywiście również trochę popajacowaliśmy, aczkolwiek jak mogliście też usłyszeć, delikatnie wiatr nam również przeszkadzał, ponieważ wtedy to był jakiś taki totalnie wietrzysty dzień. No i odstawiając już głośnik, potem żeśmy porobili tam jakieś inne rzeczy, na pewno byliśmy na spacerze, a po spacerze, kurde, nie pamiętam, co my żeśmy dalej robili. Czy to już było wtedy, kiedy my żeśmy poszli na jakieś takie zakupy, czy chyba tak, my chyba tego samego dnia pojechaliśmy na zakupy i to takie potężne zakupy, aczkolwiek może mnie tutaj
ktoś poprawić, bo mówię, ja to tak pamiętam skrótowo większość z tych rzeczy i mam nadzieję, że to dobrze pamiętam. No i po tych zakupach wróciliśmy do domu. Mieliśmy tam dużo nuggetsów przede wszystkim kupione, bo robiliśmy tak zwany teścik. Aczkolwiek ten teścik musieliśmy trochę przełożyć, dlatego że zrobiliśmy co prawda te nuggetsy, ale później tak jakby trochę o nich zapomnieliśmy, no i skupiliśmy się bardziej na piciu. Więc tak na dobrą sprawę właśnie to tak wyglądało, że potem te nuggetsy, raczej ten test nuggetsów przeszedł na drugi plan. Na pewno żeśmy grali sobie znowu w Brain Games i inne tego typu gierki. I po zagraniu w Brain Games to jeszcze wcześniej graliśmy sobie w Monopoly. Tak, w Monopoly żeśmy sobie grali. No i było oczywiście w ogóle śmiesznie, w ogóle chłopaki to tam kurde odpalili swój zwyrolski humor, co zresztą można na relacji zobaczyć, jeżeli jesteście ciekawi, to ponownie zachęcam zapoznać się i teraz sprawdzę, czy to się dalej nagrywa. No i kolejne cięcie trzeba było zrobić, ponieważ mimo, że się nagrywa, to czasami ja wiem, że po iluś tam minutach może się to nagranie przerwać, więc wolę, żeby zrobić takie delikatne pauzy między tym, co ja tutaj mówię, żeby nie było później problemu, że ja tutaj gadam, a nagle, kurde, coś się nie nagrało, no nie? Tak więc, wracając do tematu, robiliśmy sobie różne, naprawdę różniaste trunki, nietrunki, jakieś takie różne połączenia, jakieś takie mieszanki, miksy, inne tego typu rzeczy. No i następnego dnia, tak naprawdę kończąc jeszcze poprzedni dzień, no to chłopaki za Kolak oraz Seba troszeczkę tam się delikatnie posprzeczali. No i skończyło się na tym, że Zakolak miał lekko tam tutaj wybite miał tak lekko tutaj sinę, natomiast Seba miał tutaj fifeczkę pod okiem, no i no tak się to jakoś złożyło. I potem następny dzień wyglądał tak, że żeśmy wstali dosyć chyba późno, bo około godziny 11 albo 12. No i poszliśmy sobie na siłownię troszeczkę poćwiczyć, ponieważ my to jesteśmy sportowe chłopaki, my się nie boimy żadnych takich jakichś rzeczy. My oczywiście jak najbardziej lubimy sobie, jak to się mówi, troszeczkę poćwiczyć. Zresztą kto nie lubi ćwiczyć, no myślę, że są jakieś takie osoby, co lubią sobie troszeczkę takie hantelki wziąć, czy nawet pompeczki porobić. A my jako, że jesteśmy wysportowani i bardzo lubimy sport, bo naszą inspiracją jest nie kto inny jak Michał Karmowski, Bel Jaglak, no to kto by nie chciał mieć takiej inspiracji? No, proszę was, no każdy by chciał mieć taką inspirację jak Michał Karmowski, Jaglak, więc my jak najbardziej inspirujemy się dobrymi ludźmi. No i po dymach na siłowni, ponieważ nie mogło to się skończyć inaczej, za każdym razem jak gdzieś wchodzimy, to musimy coś odwalić. No i nie było inaczej w tym wypadku, ponieważ tak na dobrą sprawę graliśmy sobie piłką, tą taką, wiecie, odbijającą się, gdzie trzeba ćwiczyć na zasadzie takiej, że się kładziesz na tą piłkę i musisz lecieć tak do przodu i do tyłu. No to my żeśmy postanowili zagrać sobie w piłkę nożną, nie zważając na to, że ta piłka uderzy o sufit i tam u góry tak lekko płytka się zjechała i później stwierdziliśmy, że jednak opuścimy ten rezerwat, dlatego że już wystarczająco dużo szkód narobiliśmy. No i koniec końców poszliśmy sobie później na kebaba, na bardzo ostrego kebaba, który zmiótł tak naprawdę część z nas z planszy, chociaż poza Jimem, bo Jim to w ogóle jest jakiś kurde nadczłowiek, który może wszystko wpierdzielać i nie poczuje żadnego tak naprawdę, nie wiem, kopnięcia, niczegokolwiek. Dosłownie to jest człowiek po prostu, który, ja nie wiem co się z nim dzieje, po prostu kurde, no chłop ewidentnie nie czuje żadnego delikatnego kopnięcia ani nic, dla niego nie wiem czy cokolwiek jest ostro, zacznijmy od tego, więc to jest człowiek po prostu terminator, można to tak go nazwać w sumie. Co było dalej? To jest właśnie bardzo dobre pytanie, co było dalej, co my żeśmy dalej robili? Jak wróciliśmy do domu, to my chyba w końcu zrobiliśmy te testy nuggetsów, ale nie wiem, czy chronologicznie tak było, czy po siłowni coś jeszcze tam. Na pewno, i jeszcze inną rzecz mieliśmy, ponieważ niestety nie wydarzyła się fajna rzecz. Ponieważ lagunka sobie lekko, że tak powiem, ucierpiała.
lekko była poobijana z boku. No niestety tak się czasami zdarza, więc niestety tutaj w tym momencie możecie wszyscy napisać F dla Lagunki, ponieważ no smutno się to oglądało, to był bardzo, bardzo, bardzo smutny widok. No i potem, kiedy zobaczyliśmy, że Lagunka była w takim, a nie w innym stanie, no to wróciliśmy do domu i potem faktycznie przeszliśmy do tego testu nuggetsów. I po teście nuggetsów chyba żeśmy mieli popijane normalnie dalej, że żeśmy sobie tam trochę poimprezowali. Tak, faktycznie było tak, że żeśmy poimprezowali, bo o ile kanonicznie teraz dobrze mówię, to następna sytuacja, jaka miała miejsce, to to, że ja się napierdoliłem jak dosłownie Messerschmitt. No i skończyło się to oczywiście tym, że się trochę od chłopaków odłączyłem z grupy, jak żeśmy wyszli na spacer z psem. No i mi dosłownie padło na dekiel, tak kolokwialnie mówiąc, ponieważ wyglądało to tak, że oni sobie szli na spokojnie na spacer z pieskiem, a ja po prostu miałem gibającą się kamerę i to tak jak wiecie, wybiegniecie i widzicie tylko własną perspektywę, no to ja tak biegłem i się tak gibałem na lewo, na prawo, na lewo, na prawo, na lewo, na prawo. No i się też wyjebałem na chodniku, co później miałem tutaj dosłownie tak troszeczkę ranę, rana mi się zrobiła. I film mi się tak naprawdę urwał, jak wróciliśmy do domu, ponieważ chłopaki mi potem opowiadali, że się ładnie spierdoliłem w kiblu. I nie chodzi mi o załatwianie się, a bardziej chodzi o to, że po prostu musiałem z siebie wyrzucić pewne rzeczy. Tak więc no, to jest, jeżeli chcecie zobaczyć obraz upodlającego się człowieka, no to Wrocław 2 ewidentnie pokazuje, jak ja się bardzo upodliłem. Będzie to pamiątka, kurde, na całe życie, kurde, co my żeśmy odwalali na tych, kurde, spotkaniach. A, jeszcze jedno, zanim Jim przyjechał, to jeszcze zrobiliśmy taką zadymkę, że żeśmy chyba o drugiej w nocy wyszli z Zakolakiem oraz Sebą na spacer z psem. Tak, to było z Odin? Czy sami żeśmy wyszli? To jest właśnie pytanie. Nie, chyba Odin był w domu już. To zanim Jim przyjechał, pamiętam, to była ta noc, gdzie po prostu żeśmy robili zadymki na ulicy na zasadzie takiej, że tam kurde Seba w ogóle z Zakolakiem Mortal Kombat robili, z czego Seba na gołą klatę, potem się Seba położył na ulicy. Poza położeniem się na ulicy, to jeszcze ja na krótki rękawek wyszedłem i tam pajacowałem jakieś tańce po łamańce. Zakol chyba miał, jak to się mówi, Zakol chyba miał konfrontację z latarnią. Latarnią? No tak, z latarnią, dobrze powiedziałem. I latarnia jedna po prostu się zepsuła i przestała działać. Taka ciekawostka. No, tak więc wracając już do konkretów, ponieważ troszeczkę musiałem tutaj sprostować pewne rzeczy, bo po prostu mi one z głowy wyleciały. No to ja później wstałem bodajże o godzinie 12, byłem tak totalnie zmordowany po tym, że to jest naprawdę głowa mała. Dawno chyba taki nawalony w trzy dupy nie byłem i skacowany, więc poprosiłem tam kolegów, by poszli grzecznie do Żabki, kupili mi coś do jedzenia, coś takiego tłustego. No i zjadłem sobie potem coś mega tłustego, co oczywiście trochę bardziej mnie pobudziło do działania, aczkolwiek nie byłem w stanie później Jima odprowadzić na dworzec, więc oni sami zaczęli tam jakieś zadymki robić w trakcie odprowadzania Jima. No i chłopaki potem kupili coś na rodzaj domowych herbapolów, wiecie, tych takich soków, gdzie zalewacie wodą i macie tak zwaną orężadę czy coś takiego. No i była to Pepsi i coś jeszcze, chyba 7-Up, a jak nie 7-Up, to coś jeszcze było. Nie pamiętam dokładnie, w każdym razie na pewno Coca-Cola to była i żeśmy sobie testowali, jak smakuje Coca-Cola ala z automatu i tak naprawdę ta oryginalna, no i były tak naprawdę różnice. I była jeszcze Mirinda, która była bardziej pomarańczowa w smaku ta z automatu niż ta normalna, którą znamy i lubimy. No i później praktycznie poza tym to było no, tak już bardziej na chillu, żeśmy sobie siedzieli, trochę tam żeśmy popili, chociaż ja już psychicznie nie byłem w stanie pić nie wiadomo ile, bo ten wypad do Wrocławia trwał
tak naprawdę 6 dni, 5 albo 6 dni. Ja już psychicznie nie byłem w stanie po prostu pić, bo byłem tak zmiecony z planszy. I praktycznie następny dzień to był już ostatni, gdzie żeśmy się żegnali. Ja najwcześniej wyjechałem, ponieważ miałem wtedy tak pociąg. Tam Seba z Zakolakiem jeszcze został trochę, potem Seba odprowadził Zakolaka. I tak naprawdę można by powiedzieć, że Wrocław 2 w tym miejscu się zakończył. Chyba najważniejsze rzeczy, które chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi ogólnie, jak to wyglądało wszystko od podszewki, od tak naprawdę jak to wszystko wyglądało w praktyce, to polecam wam zapoznać się z tymi 6 częściami. No i nie bez powodu powiedziałem, że Zakolak jest naszym byłym kolegą, ponieważ w dużym skrócie później wydarzyła się sytuacja, przez którą już z Zakolakiem nie utrzymujemy kontaktu. Chcę to po prostu w dużym skrócie nadmienić, ponieważ szerzej się wypowiedziałem w moim filmie na temat niego. Tak więc nie będę tutaj już jego tematu więcej poruszał, ale żeby być fair, bo ja uważam, że w życiu wypada być fair i nie wolno w pewien sposób zatajać pewnych rzeczy. Więc w ramach kontekstu chcę powiedzieć, że w tamtej konkretnej sytuacji, jak jeszcze była Łódź 3, jak jeszcze był Wrocław 2 i Wrocław 1 wcześniej, chociaż jego na Wrocławie 1 nie było, to było między nami ok. Dzisiaj nie ma między nami ok i już nigdy nie będzie między nami ok za to, co zrobił, ale ja nie jestem taki skurwiel, żeby życzyć każdemu źle, więc nawet jemu, pomimo że się nie lubimy, życzę dużo zdrowia i mam nadzieję, że sobie kiedyś uświadomi pewne rzeczy. Tyle. Już więcej jego tematu nie poruszam w tym momencie. Chciałem to po prostu w takim dużym uproszczeniu powiedzieć, że później między mną, nim a Sebą, a raczej mną, Sebą a nim i wieloma naprawdę innymi osobami wydarzyło się, co się wydarzyło. No i tyle. I tak naprawdę tutaj już koniec historii jego. Idziemy dalej. Po prostu następna jakby rzecz, która miała miejsce. Więc jeżeli chodzi o następne jakieś spotkanie, to tutaj mogę powiedzieć z ręką na sercu, że było to spontaniczne spotkanie, jakie ja sobie przypominam z Kaskaderem. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Kaskader, jeżeli będziesz to oglądał. No i byłem się z nim spotkać w... Gdzie ja się spotkałem z Kaskaderem? To jest dobre pytanie. Na Ustronie jechałem, dokładnie, kurde, widzicie, ja musiałem sobie aż przypomnieć, musiałem sobie własny film odpalić, więc spotkałem się z Kaskaderem w Ustroniu. Było to takie spontaniczne spotkanie na parę godzin. Trochę żeśmy sobie tam pochodzili, pograliśmy sobie w Cybergaja chociażby, w koszykówkę, która później się zbagowała, czy to... Tak, koszykówka się zbagowała, bo tam za dużo piłek wleciało. Ogólnie był to całkiem fajny okres, dlatego że było trochę cieplutko. Znaczy, nie mogę powiedzieć, że było aż tak ciepło, ponieważ w kurtce w końcu musieliśmy wchodzić w maju. To był maj, czy to był... Nie, to był kwiecień, przepraszam, to był kwiecień jeszcze. Ale wiem, że w każdym razie byłem sobie tam na parę godzin, zrobiliśmy sobie takiego fajnego grillika. Pogadaliśmy sobie, pooglądaliśmy sobie chociażby Świat Według Kiepskich, czy jakieś takie inne rzeczy. No generalnie miło spędziliśmy czas, więc w tym momencie Kaskader, jeżeli to oglądasz, to serdecznie cię pozdrawiam i liczę na to, że kiedyś, któregoś razu znowu się spotkamy i będzie tak samo fajne spotkanie, jak było wtedy. Następnie akurat u Seby wydarzyły się Puławy, tak więc polecam wam obadać kanonicznie następną relację, czyli Puławy. Jest to relacja, którą warto się z nią ogólnie zapoznać, dlatego że tam również działy się fajne rzeczy. Z tego co widziałem, chłopaki sobie tam trochę czasu pospędzali, trochę sobie podriftowali i porobili różne inne tego typu rzeczy. No bez oczywiście picia, no bo w końcu i jeden i drugi miał samochód, byli za kółkiem. Poszli sobie kulturalnie do McDonalda, tak więc myślę, że to również warto nadmienić. I to było bodajże chyba w czerwcu albo w maju. Teraz dokładnie nie pamiętam, kiedy miały miejsce Puławy, ale no polecam wam po prostu w każdym razie obadać. Następnie była Łódź 5. Tak, Łódź 5 była następna. I powiem szczerze tak, to co żeśmy odwalili na początku, to było w ogóle jakieś niepo... No dobra, mamy Łódź 5. No i tak, z Łodzią 5 była taka sytuacja, że widziałem się z Jimem.
Na początku odwaliliśmy taką manianę, że nie mieliśmy noclegu, więc praktycznie kiedy zwiedzałem sobie wcześniej Łódź, ponieważ stwierdziłem, że zrobię sobie taki bekowy, haha, śmieszny content, gdzie to zacznę szukać Jima po różnych kiblach, jakichś tam innych śmietnikach. Jak w końcu spotkałem się z Jimem w jego robocie, gdzie zrobiliśmy takie troszeczkę coś nowego, no bo w końcu ja też jak go szukałem, to pokazywałem nowe miejscówki, nie tylko te stare, ale też i nowe, i troszeczkę wracaliśmy do wspomnień z Łodzi, na przykład jedynki, dwójki, czy nawet trójki, zdarzało się chyba gdzieś tam. No to w każdym razie spotkałem się w końcu z Jimem i po spotkaniu z Jimem nie mieliśmy noclegu, więc musieliśmy tułać się jak takie ostatnie głąby i oszołomy. Pokazywałem tam na przykład stary hotel z Łodzi Trójki, ten ostatni, gdzie spędzałem tam czas z Jimem tylko i wyłącznie. No i praktycznie jakoś się tak żeśmy tułali do godziny, praktycznie całe, prawie że 24 godziny na dobę, prawie, bo tak naprawdę jakoś żeśmy przestali się tułać dopiero o godzinie 13 czy tam 14, jak w końcu odpaliła się doba hotelowa, gdzie mogliśmy w końcu pójść się położyć. Natomiast zanim żeśmy poszli się położyć, to standardowo musieliśmy pobrać sobie w kręgle, oczywiście w bilarda, ale byliśmy totalnie zamuleni, też nawet nie ma co dziwić się, dlaczego byliśmy zamówieni, zamuleni, dlatego że sytuacja była po prostu taka, że byliśmy praktycznie przez kilka ładnych godzin na chodzie bez żadnego snu, a jak sen był, to taki sporadyczny bardzo, bo na przykład spanie na ławce, bardzo dobrze, że to było w wakacje, a nie w jesień lub zimę, ponieważ to byłby już totalny hardcore. No i praktycznie, co tu mogę więcej powiedzieć, sprawdzę tylko, czy się nagrywa jeszcze. Nagrywa się, dobra, mamy 5% baterii, więc w dużym skrócie. Wyglądało to w taki sposób, że w końcu po tych drzemkach postanowiliśmy pójść do toalety, zanim poszliśmy oczywiście grać w kręgle i w bilarda. No i tam się spruł do mnie ktoś ze straży miejskiej, raczej dwóch panów, ponieważ myśleli, że ja tam w ogóle nie wiem, co ja w ogóle odwalam. No i ja do nich grzecznie mówię, że po prostu sobie siedzę i tyle. No i generalnie pozdrawiam tych panów ze straży miejskiej i niech, że tak powiem, spadają na drzewo za to, co zrobili. Bo uważam, że było bardzo to nieładne, no i wstyd i hańba w tym momencie i ja sobie to zapamiętam do końca życia. No i po tych wszystkich dziwnych korelacjach, relacjach i innych tego typu pierdetach w końcu trafiliśmy do hotelu i tak naprawdę poszliśmy w Kimę na co najmniej kilka godzin. Potem żeśmy wstali, poszliśmy do Żabki sobie coś kupić, wróciliśmy, coś tam pooglądaliśmy, poddymiliśmy sobie, no i poszliśmy spać. Następnego dnia spotkaliśmy się z chłopakami, czyli z Sylwestrem oraz z Trymeksem. Dawno swoją drogą chłopaków nie było. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, jeżeli będziecie oglądali te podsumowanie. Trochę sobie skaczemy z obrazu do obrazu, ale to dlatego, że po prostu aparat no, już troszeczkę zaczął odmawiać posłuszeństwa, no i w tym momencie wygląda to, jak to wygląda, a więc będę musiał w taki sposób trochę to dokończyć. No więc żeśmy sobie poszli, posiedzieli, popiliśmy sobie, byliśmy w jakiejś tam kebabowni, w której jak się szło do łazienki, to czuło się jak w więzieniu. No pośmieszkowaliśmy sobie, porozmawialiśmy tam o różnych tam tego typu rzeczach i kiedy stamtąd wyszliśmy, to już zaczęliśmy pajacować na Piotrkowskiej, odprowadzając chłopaków. Było widać, że kurde, no trochę szkoda, że się musimy rozstać, że oni muszą jechać w swoją stronę, a my wracać do siebie. Tak więc no, wydarzyło się, co się wydarzyło, że żeśmy ich odprowadzili, pośmieszkowaliśmy, Trymeks tam jeszcze przyśmieszkał w tramwaju. I tak na dobrą sprawę, wracając, napotkaliśmy rozjebaną sygnalizację świetną, tak więc Trymeks, wiem, że to byłeś ty, wiem, że po prostu w tym momencie uciekł ci tramwaj, więc musiałeś jakoś zareagować. Radzę ci po prostu, kolego, uważać, ponieważ Straż Miejska ma na ciebie oko w tym momencie, tak więc miej to na uwadze, panie kolego. Tyle. I dobra, i wróciliśmy do hotelu i w sumie już tam więcej dalej nic nie robiliśmy ciekawego, poza tym, żeśmy sobie posłuchali muzyki, popiliśmy i poświrowaliśmy bażanta. Następny dzień to była bardziej taka trochę zamulanie trochę to było takie, bo praktycznie szukaliśmy sobie zajęcia trochę na siłę. Byliśmy standardowo znowu na kręgielni, byliśmy w manufakturze tam w salonie gier.
Ja byłem sobie wpierniczyć obiad i co jedynie z nowości takie, jakie miały miejsce, to wypiliśmy sobie egzotyczne drinki, które warto byłoby tutaj nadmienić. A tak to potem wróciliśmy do hotelu i reszta to było zamulania pały. No i później, kiedy już był następny dzień, to był ostatni dzień, ponieważ ja już wyjeżdżałem. No to wiadomo, na początku się spakowaliśmy, zamówiliśmy taksę, przyjechaliśmy sobie na Łódź Widzę w dworzec. Jima jakby coś tam przycisnęło, więc musiał pójść się załatwić. Ja potem śmieszkowałem, że widziałem kolesia, który był bardzo podobny do Jima. I tak to właśnie wyglądało. I potem tak na dobrą sprawę relacja zakończyła się tym, że żeśmy się pożegnali. Ja wróciłem do siebie, zrobiłem z tego praktycznie krótkie podsumowanko. I na tym Łódź 5 tak na dobrą sprawę się kończy. Aczkolwiek polecam wam sobie obadać tę Łódź 5, ponieważ czemu by nie. No i potem ostatnia relacja, jaka kiedykolwiek miała miejsce w tym roku, to był Radom 1, gdzie to w lipcu, w zasadzie to pod koniec lipca, udałem się do Sebe na 3 dni, czy tam 4 dni, nie pamiętam dokładnie, ale to chyba były 3 dni. Nie, 4, przepraszam, 4 dni. I tak, miałem pociąg o godzinie 23, przyjechałem do niego, to byłem o 5, pokazał mi bardzo dużo ciekawych miejsc w tym Radomiu. Oczywiście byliśmy sobie tam połazić, poświrować. How to Basic oczywiście nas prześladował, bo jak żeby inaczej. No i czekaliśmy sobie na pewnego pana, który wtedy też był naszym kolegą dzisiaj. No i czekaliśmy sobie na pewnego pana, pana Jackiego, a.k.a. Hot Jokera. No i co? Byliśmy się z nim spotkać, a raczej on z nami był się spotkać, poświrowaliśmy trochę, połaziliśmy. Ja totalnie byłem zamulony w tym dniu, ponieważ w ogóle odcięty byłem od rzeczywistości przez to, że miałem praktycznie tylko dwugodzinną, czy nawet ledwo dwugodzinną drzemkę w pociągu, ale to już mniejsza. Więc tak, zrobiliśmy sobie zakupy, było kupionego dużo bardzo zdrowego picia. Bardzo zdrowego picia dużo było kupione i różne tam tego typu rzeczy. Wróciliśmy sobie do domu, tam Joker trochę sobie pograł bodajże na nie wiem, czy Game Boyu, czy na PSP u Seby, czy w ogóle tam na czymś grał. Wiem, że on sobie na pewno Switcha kupił i tam sobie grał w swoją Zeldę i tak dalej, tam trochę poddymialiśmy. Ja co prawda byłem w ogóle totalnie wyczerpany po tej podróży, ale starałem się dawać jakiś content z siebie, no nie wiem, czy w ogóle wychodziło, przynajmniej tak mówię, się starałem. Odi oczywiście przez większość tej relacji, o ile nie przez całą, nas wyjaśniał, tak więc bardzo nieładnie, Odisiu, nie znałem cię od tej strony, mogę ci tylko tyle powiedzieć. I zaproponowaliśmy Jokerowi, żeby przyjechał na następny dzień i praktycznie potem poszliśmy sobie do galerii, coś tam żeśmy sobie połazili troszeczkę. Seba porobił drinki w kiplu, tak jak to było oczywiście na Trójmieście 1. No i co? I tak na dobrą sprawę, po pochodzeniu sobie w tej galerii byliśmy spróbować batoników Fame. Po batonikach Fame wróciliśmy na chwilę do domu Seby, coś tam pooglądaliśmy, pograliśmy. Odprowadziliśmy Jokera i tak naprawdę tak kończy się pierwszy dzień, bo potem wróciliśmy i tak naprawdę w spaćko poszliśmy, bo i ja i on byliśmy wykończeni. Ja to tym bardziej byłem wykończony, bo byłem tak naprawdę po tej całej podróży. Następnego dnia wstaliśmy około godziny 11 i potem byliśmy odebrać Jokera z peronu. Oczywiście zanim go byliśmy odebrać, to napadł na nas, bo tak naprawdę nas wystalkował, ale według kanoniczności to tak naprawdę byliśmy go kulturalnie odebrać. Byliśmy patrzeć na tak zwany urbex robić, czyli jakieś tam niedaleko dworca było opuszczone miejsce, gdzie tam dużo w ogóle butelek było, tam trochę żeśmy sobie przyśmieszkowali, jakaś babka nam zwróciła kulturalnie uwagę, byśmy sobie stamtąd poszli, ponieważ to jest teren kolejowy. I tak to sobie jakoś, kurde, chodziliśmy. Nie pamiętam, co dokładnie już później robiliśmy, poza tym, że chyba graliśmy, piliśmy, graliśmy, piliśmy. Chociaż nie, pić dopiero później piliśmy, dlatego że byliśmy jeszcze pojeździć i trochę podriftować przy Auchanie, gdzie ja tam trochę też sobie podriftowałem, Seba na pewno podriftował. No i
mieliśmy taką nocną przeprawę, ale zanim była ta nocna przeprawa, to jeszcze zrobiliśmy dym taki, że robiliśmy tak zwany kociołek N-Word X-a. Zanim zaczęliśmy robić kociołek N-Word X-a, to jeszcze... Co żeśmy jeszcze robili? Mieliśmy właśnie zakupy, spróbowaliśmy sobie chyba pizzy z tym sosem barbecue, który kupiłem, znaczy barbecue, Boże, to był jakiś inny sos, już nie pamiętam dokładnie, ale taki gówniany w każdym razie od tego, od Hel... Nie, to Hellmann's był, czy jaki to był? Czekajcie, mam to na końcu języka. Nie. Który to był sos? Nie pamiętam. W każdym razie, jak sobie przypomnę, to najwyżej wam dam zdjęcie albo napiszę tutaj w tekście. Wiadomo, o co chodzi. No i dobra. I po tych wszystkich takich wydarzeniach, trochę nie po kolei powiedzianych, wróciliśmy sobie do domu w nocy i tak naprawdę zaczęliśmy główną część zabawy, czyli praktycznie imprezowanie, chlanie i potem, że tak powiem, zgonowanie. Aczkolwiek zanim jeszcze było to chlanie, zgonowanie i inne tego typu rzeczy, to pamiętajmy jeszcze, że graliśmy w Harry'ego Pottera z różnych trzech perspektyw, ponieważ ja grałem na Game Boy Advance, Joker grał na PS1, a Seba grał na Game Boy Color. Przepraszam, że to tak trochę chaotycznie, ale to wszystko tak jakby mi się na bieżąco klaruje i przypomina, no nie? I tak to właśnie wyglądało. Później później żeśmy następnego dnia Joker zgonował, znaczy przebudził się, ale był skacowany. My natomiast byliśmy trochę bardziej pobudzeni. Seba trochę gorzej się potem poczuł i praktycznie to był ten dzień, gdzie Joker już nas opuszczał, więc postanowiliśmy wybrać się do galerii M1, bodajże tak się ona nazywała. I tam poszliśmy sobie na coś do wpierdzielania, czyli KFC chociażby. Wcześniej, te dwa dni wcześniej, jak Joker pierwszy raz przyjechał na parę godzin, to byliśmy w McDonaldzie. Dwa dni później byliśmy w KFC. No i po pobyciu w KFC trochę żeśmy sobie pochodzili, pospacerowali, porobiliśmy dymów chociażby z głośnikiem w autobusie. No i koniec końców wróciliśmy takim krótkim spacerkiem, sobie gdzieś tam trochę połaziliśmy, żeby pokazać tam różne miejsca. Joker, wróciliśmy tak naprawdę do domu Seby z Jokerem. Joker tam na spokojnie popakował jakieś swoje rzeczy, trochę pograł jeszcze w tego Harry'ego Pottera. Był bardzo blisko ukończenia gry, bo stanął na ostatnim bossie, którego pokonać już nie mógł. No i potem poszliśmy go odprowadzić i na tym jakby przygoda z Jokerem się skończyła kiedykolwiek. Jakkolwiek to nie brzmi. No i trochę potem z Sebą sobie połaziliśmy, żeby tak jakoś czas zabić, co nie. Pokazałem parę różnych miejscówek, których nie pokazałem pierwszego dnia ani drugiego dnia. Wróciliśmy do domu, ja przy okazji kepsa sobie wziąłem, bo trochę ja zgłodniałem. Oglądaliśmy sobie Shreka 2. Seba później położył się wcześniej spać, ja sobie sam pooglądałem Shreka. I tak się kończy ten dzień przedostatni. I już ostatni dzień to było naprawianie laguny. Spontaniczne oczywiście naprawianie laguny. No i odprowadzenie mnie i na tym tak naprawdę cała zabawa się kończy, bo już reszta relacji była nagrywana z mojej perspektywy, kiedy wracałem. Tam mijałem chociażby słynne Piaseczno Krzysztofa Kononowicza, czy chociażby tam inne miasta. No i tak dotarłem do siebie i na tym zakończyliśmy tak naprawdę jakiekolwiek spotkanko. Znaczy, no jakiekolwiek spotkanko, no po prostu jakikolwiek, no tak, no bo już potem praktycznie od tamtego momentu, czyli od początku sierpnia, siedzę w domu i nic się szczególnego nie dzieje. Zanim przejdziemy do totalnego podsumowania, to w tym momencie polecam wam przejść na następną teraz scenę, a mianowicie teraz pokażę wam let's play, które nagrałem od początku tego roku, byście mieli świadomość, jak potężna ilość let's play została nagrana w tym roku. Tak więc teraz skipujemy i zaraz wracamy z powrotem do tej perspektywy. Skoro już mówimy o tak zwanym podsumowaniu roku 2022, to wypadałoby wam pokazać taką oto listę. Stwierdziłem, że nie chcę za bardzo bawić się w jakiś specjalny montaż z dawaniem tekstu na
w Sony Vegasie, żeby potem, nie wiem, bawić się w jakieś pogrubienie, kontury, inne tego typu rzeczy. Więc pokażę wam mniej więcej, jak wygląda moja lista zrealizowanych let's play z tego roku, niezrealizowanych z tego roku, z zeszłego roku oraz takie trochę, można by powiedzieć, podsumowanie. Tak więc tak, niezrealizowane let's play z zeszłego roku, 2021, to jest maraton Tomb Raider chociażby, od 1 do 5. To jest coś, co się już ciągnie, mogę nawet powiedzieć, że trochę dłużej niż 2021, bo w 2020 planowałem robić maraton Tomb Raidera i myślę, że to już jest takie moje postanowienie na rok 2023, że wypadałoby wręcz się zabrać za ten maraton. Heroes PlayStation Move to również przekładam na rok 2023. Bardzo chciałbym w ogóle to nagrać. Mam nadzieję, że mi się uda. Bardzo bym się cieszył z tego powodu. Tak więc mam nadzieję, że tym razem się zmotywuję i faktycznie przejdę do nagrania Heroesów PlayStation Move. Maraton Sonica od 1 do 3 wypadałoby też w końcu odświeżyć, ponieważ już w głowie mam tak naprawdę ten plan od 2019 roku, żeby zrobić tak zwany Sonic 1 V2, Sonic 2 V2 oraz Sonic 3 V2. Hogs of War to już nawet nie będę wspominał, od kiedy planuję nagrać, ponieważ to będzie jakoś od 2020 albo 2021. Między 20 a 21. No i maraton Future Ratchet, który tak naprawdę też od 2020 się za mną ciągnie, tak więc tutaj mamy let's play'e niezrealizowane, które zapowiadałem w 2021 lub trochę nawet i wcześniej, ale bardziej chciałem to zrobić w 2021, ale oczywiście mi nie wyszło. Nadal niedokończone to jest Rayman Redemption. Myślałem, żeby w tym roku skończyć, ale no nie udało mi się, poza tym... Co? Nie, nie ma go. Plus miałem format kompa, ponieważ nowego kompa mam, w sensie może nawet nie nowego kompa, co po prostu miałem sformatowany komputer, ponieważ kupiłem sobie dysk SSD w tym roku w listopadzie oraz nowy monitor. I teraz jak widzicie jeszcze w swoje urodziny dostałem nowe słuchawki, tak więc no muszę się troszeczkę pochwalić tym, bo jak nie ja, to kto się pochwali? No i Rayman Redemption miałem w planach dokończyć jeszcze zanim miałem format. Później wydarzył się format, ale dzięki Hervitonatorowi, którego serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem nick, bo zawsze mam jakieś problemy z wypowiedzeniem twojego nicku, podesłał mi swój save, więc może to dla niektórych być oszustwo, ale w ten sposób uda mi się skończyć coś, co zacząłem w 2020 i fajnie byłoby to skończyć, bo nie widzi mi się przechodzenie całej tej gry od zera do miejsca, w którym skończyłem. Bo naprawdę to była męka przechodzić przez niektóre te minigierki poziomy, więc mimo, że większość z nich lubię, to po prostu były to irytujące bardzo mocno rzeczy. I teraz tak, niezrealizowane let's play z tego roku. To jest bardziej przeze mnie tak zwana lista, ponieważ ja tam gdzieś wspomniałem o tych gierkach, ale oficjalnie ich nie zapowiadałem, bo kiedy ja uważam, że coś oficjalnie zapowiadam, to powstaje z tego tytułu ankieta. No tutaj ankieta nie powstała, więc można by powiedzieć, że to było coś, co gdzieś tam planowałem, ale koniec końców nie wyszło w tym roku, więc dlatego to również przekładam na rok 2023. I mamy takie gry jak Mój Brat Niedźwiedź, Harry Potter i Zakon Feniksa, Harry Potter Mistrzostwa Świata w Quidditchu. To są trzy gry, które bankowo przekładam na rok 2023 i tym razem na 100% się za nie zabiorę. Aczkolwiek nie wiem, kiedy dokładnie za Harry'ego Pottera i Zakon Feniksa czy Mistrzostwa Świata w Quidditchu, ponieważ troszeczkę się przejadłem Harrym Potterem przez maraton, który w tym roku dosłownie był masakrycznie mocny, ponieważ miałem maraton trzech gier z Potterem, czyli trzy Komnaty Tajemnic pod rząd ogrywany i później dwa Więźnie Azkabanu plus Czara Ognia, co daje nam sześć gierek w jednym roku z serii Harry Potter i było to trochę męczące, nie będę tego ukrywał. No, Mój Brat Niedźwiedź to jest gierka, którą już od dawien dawna planowałem nagrać na kanał, ale jakoś nigdy nie potrafiłem się do tego zmobilizować. I teraz niezrealizowane projekty. Podróż na Pałę Koszalin oraz Podróż na Pałę Pruszcz Gdański. Tak,
Chciałem wybrać się do Pruszcza Gdańskiego, jak i do Koszalina, żeby zrealizować materiał. Miałem na początku jakoś tak jeszcze plany w lato, później na zakończenie lata chciałem się tam wybrać, żeby idealnie wejść w jesień. Koniec końców chciałem jeszcze przed zimą, no i koniec końców nie wybrałem się w ogóle, tak więc to są te dwie rzeczy, czyli podróż na Pałę Koszalin oraz Pruszcz Gdański. I to są te takie dwa projekty, które na pewno będę chciał zrealizować w roku 2023. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to zrobię. Czy tak będzie? Czas pokaże. No i teraz przechodzimy do chronologicznie Let's Play. Jak widzicie, jest tego całkiem spory ogrom, ponieważ jeszcze wliczyłem oczywiście streamy. I teraz tak, nie wliczyłem co jedynie luźnych live'ów, ponieważ na luźnych live'ach luźne live'y charakteryzują się tym, że po prostu są luźne, tak? Tam nic szczególnego nie robimy na tych live'ach, poza tym, że sobie po prostu gram z ekipą. Swoją drogą pozdrawiam bardzo serdecznie ekipę, czyli Krugera, Sławka, Tomciakowego. Ogólnie ludźmi, z którymi w tym roku gadałem i robiłem wspólne live'y. Wszystkich was bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że fajnie się bawicie na tych wspólnych live'ach. Tak więc luźnych streamów nie liczę w tym zestawieniu, ponieważ tutaj skupiamy się tylko i wyłącznie na let's playach, tak samo jak i streamach, które były w formie let's playa. No nie? Tak więc tak, pierwszy let's play to był końcówka stycznia, się zaczął i skończył się 20 lutego, to był Rayman 2 Wielka Ucieczka. Myślę, że Raymana 2 nie trzeba przedstawiać, myślę, że większość z was zna Raymana 2, a więc tylko skrótowo powiem, że fabuła w Raymanie 2 jest następująca, że Rayman i Globox są uwięzieni na statku więziennym, Rayman się wydostaje i wyrusza w przygodę, żeby pokonać oczywiście Brzytwobrodego. W międzyczasie oczywiście zdobywa 4 maski, tam walczy z 4 strażnikami, znaczy dokładnie to z 3, ale 4, bo w Raymanie Revolution są 4, ale w Raymanie 2 na Dreamcasta są oczywiście tylko 3. Trzej strażnikowie i z takich niuansów, z takich nowości to tak naprawdę mamy tylko wioskę Globoxów, którą wszyscy się tak naprawdę podniecają w wersji na Dreamcasta. A w mojej opinii zdecydowanie lepiej wypada ona na PlayStation 2. Nie jest to zły port, ale uważam, że ludzie czasami przesadzają z tą cukierkowatością, z tym podniecaniem się na siłę tym Raymanem 2 na Dreamcasta. Znaczy, wiem, że niektórzy na siłę się nie podniecają, ale po prostu mówię taką swoją trochę analogię. Później drugi let's play, z którego jestem bardzo dumny, to jest Medal of Honor Underground, gra, którą kiedyś już chciałem nagrywać na kanał. Jest to oczywiście FPS, czyli First Person Shooter, w rozwinięciu skrótu. I uważam, że to jest let's play, który wyszedł mi bardzo fajnie. Nie mogę powiedzieć, że jest to w ogóle jakiś let's play historyczny, ponieważ uważam, że potrafię zrobić jeszcze lepiej let's play, ale jestem bardzo z niego dumny, a zwłaszcza z tego, jak go w ogóle poprowadziłem od początku do końca. Tak więc jeżeli chcecie się zainteresować jakąś strzelanką i nie słyszeliście może o Medal of Honor na PS1, to mogę wam zarekomendować Medal of Honor Underground na PlayStation 1, w moim wykonaniu oczywiście. Między Raymanem 2 a Medal of Honor była Łódź 4. Tak więc również zachęcam obadać Łódź 4, ponieważ jest to bardzo fajna relacja. A teraz idąc dalej. Przed trzecim let's playem... Trzeci let's play na moim kanale od 22 lutego do 26 lutego to był Sonic Advance i w tym samym zaczęliśmy maraton z Sonica Advance. I w ogóle bardzo mi się podoba forma, w jakiej został poprowadzony ten let's play, czyli ten Sonic Advance, ponieważ tak jak w Advance 1, 2 i 3 zrobiłem ekran ciekawostkowy, który uważam, że się fajnie w ogóle przyjął. Tak samo w ogóle też w Medal of Honor był swoją drogą ekran ciekawostkowy. I tak... Bardzo fajnie się ta forma przyjęła, uważam, że to nawet lepiej się przyjęło niż stanie w poziomie, ewentualnie takie powolne granie i mówienie tych ciekawostek, więc uważam, że
tak jak kiedyś robiłem to, że se po prostu grałem i w międzyczasie mówiłem jakieś ciekawostki, tak teraz uważam, że to jest lepsza forma przedstawiania dodatkowego kontentu lub zaciekawienia ludzi w jakiś sposób, tak więc myślę, że ekrany ciekawostkowe już na stałe zagoszczą w serii, w jakiejkolwiek serii Let's Play. I tak, idąc dalej, mamy jedno odcinkowca, czyli Kagure Kakao Demo, w dużym skrócie demo Kagure Kakao, tego nowego, co wyszedł w tym roku. No i polecam zapoznać się z tym materiałem, co tu mogę więcej powiedzieć. Piąty Let's Play od 28 lutego do 4 marca to był Sonic Advance 2, tak jak w przypadku Sonic Advance 1. Bardzo polecam obadać jak i jedynkę, dwójkę, jak i trójkę później. Przez chociażby to, że te trzy gry różnią się od siebie, ponieważ to są kontynuacje, wiecie, dwójka jest kontynuacją jedynki, trójka jest kontynuacją dwójki i jedynki, ale myślę, że gameplayowo, soundtrackowo, ogólnie te gry bardzo mocno ewoluowały, tak więc radzę po prostu zapoznać się z tymi seriami. Myślę, że fajnie zostały one ogarnięte. W międzyczasie, kiedy leciał sobie maraton Sonica, to był Rayman Redesigner, czyli po prostu coś a la Rayman Designer, tylko od tego samego twórcy, co stworzył Raymana Redemption, tak więc też również polecam zapoznać się z tym. Też był Tom i Jerry V3, też polecam sobie obadać, ponieważ jest to wspaniała gierka na PlayStation 1, mocny klasyczek mogę to nawet nazwać. Również był poboczny Let's Play, czyli Przygody dwóch cymbałów. Od 7 marca była pierwsza publikacja, czyli moja wspólna seria z Sebulbą 2000, która nie ujrzała do końca, jakby nie było końcowego odcinka żadnego, ponieważ nadal mam te odcinki w ogóle z marca tego roku. No i wypadałoby w końcu je zmontować i wypuścić na światło dzienne, bo nie chcę tak jakby zakopywać historii, a myślę, że fajnie byłoby, gdybyście zobaczyli sobie, co tam dalej, jak wyglądały nasze perypetie w Przygodzie dwóch cymbałów na naszym wspólnym serwerze Minecraft dla tej serii. Później była reakcja na Sonic 2 Szybki jak błyskawica, swoją drogą nadal nie obejrzałem, więc będę musiał nadrobić. Ósmy Let's Play, to już jest powrót do Let's Play w tym momencie. To był Ratchet & Clank A Cracking Time, z którego jestem bardzo dumny. Naprawdę jestem bardzo, 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 bardzo mocno dumny, bo uważam, że fajnie wyszedł mi ten Ratchet & Clank A Cracking Time. Przyjemnie mi się w ogóle grało i komentowało, to trzeba sobie tutaj podkreślić. Dziewiątym Let's Playem był Harry Potter i Komnata na PC. I tym samym rozpocząłem maraton Harry'ego Pottera i Komnaty, ponieważ po wersji na PC-ta ogrywałem wersję na PS1, później ogrywałem wersję na PS2 i tak naprawdę zakończyłem ten mini maraton. W międzyczasie, kiedy leciał sobie Harry Potter i Komnata na PC-ta, to również leciał leciał Ratchet. Później leciał Jack i Daxter, Zaginiona granica na PSP. Let's Play, z którego jestem dumny, aczkolwiek czegoś mi w tym Let's Playu brakuje. Nie wiem szczerze, czego musiałbym na nowo obejrzeć swój własny Let's Play, żeby wtedy mniej więcej domyśleć się lub po prostu przeanalizować sobie, czego mi dokładnie brakuje w tym Let's Playu. Bo coś, kurde, ostatnio jak sobie oglądałem te odcinki, to miałem wrażenie czasami, że byłem jakiś taki smutny, może trochę nadąsany, nie wiem. Musiałbym na nowo sobie obejrzeć całą tę serię, żeby zobaczyć, czego mi tam brakuje w tej zaginionej granicy. 11 Let's Play to był Harry Potter i Komnata na PS2 i to było zakończenie maratonu Komnaty Tajemnic. I co jest zabawne, bo pewnie tutaj niektórzy się zainteresują, dlaczego 9 Let's Play, czyli Komnata Tajemnic na PC-ta, jest od 3 kwietnia, a nie od na przykład 1 kwietnia. Otóż dlatego, że 1 kwietnia wypuściłem prima aprilisowy filmik, w którym strollowałem tak naprawdę wszystkich, bo niektórzy myśleli, że zaczniemy sobie od Harry'ego Pottera i Komnaty na PS1. A tutaj niestety wyszło szydło z wora i strollowałem was w taki trochę może i dla niektórych wredny sposób, aczkolwiek no ja czasami lubię sobie takie wredne żarciki dać, no przepraszam najmocniej. W międzyczasie z maratonem Gexa pojawił się materiał, który był odpowiedzią na materiał Geralda 23 czerwca dokładnie. I polecam wam zapoznać się z tym materiałem, jak i z materiałem Geralda, ponieważ fajnie on tam
mówił odnośnie zagrajmerów, zwracał się zresztą do zagrajmerów, jak i widzów, i mówił jakieś takie podstawowe błędy zagrajmerów, jakie oni popełniają, plus widzów, bo widzom też się oczywiście oberwało, jak żeby inaczej. I ja również, tak jak i Perkorn i wiele innych twórców, odnosiło się do materiału Geralda i wyraziliśmy swoje zdanie. Tutaj troszeczkę się walnąłem z kolejnością, ponieważ powinienem najpierw powiedzieć przed tym materiałem Geralda, że był tutaj 12 Let's Play, czyli GEX 1 na PlayStation 1 i tym samym rozpoczęliśmy sobie wtedy maraton GEXa, czyli praktycznie GEX 1, GEX 2, no i GEX 3. Aczkolwiek leciało to z takimi drobnymi przerwami, ponieważ GEX 1 i GEX 2 leciały po sobie tak na dobrą sprawę. Natomiast GEX 3 dopiero pojawił się jako 15 Let's Play, więc mamy tak, 12 Let's Play to był GEX 1, 13 Let's Play to był GEX 2 i 15 Let's Play dopiero był GEX 3. Więc co się wydarzyło pomiędzy? A pomiędzy wydarzyło się chociażby to, że 14 Let's Playem był jednoodcinkowiec, czyli demo Klonoa Remake. Niestety o Klonoa Remake nie mogę się wypowiedzieć, bo tylko w demo grałem. Aczkolwiek myślę, że rok 2023 to będzie idealny rok na kupienie sobie Klonoa Remake, bo warto byłoby się z tym zapoznać, tym bardziej, że sam jestem tego ciekaw, jak wypada odświeżona jedynka i jak wypada odświeżona dwójka. Idąc dalej, następnym let's playem mamy Ratchet & Clank Załoga Q z Sebą. Polecam wam obadać, bo tak jak było wam mało śmieszkowania na Minecrafcie wspólnym, to myślę, że były tutaj dosyć mocne dymy w tej załodze Q. Dużo śmiechu, radości, trollowania, dogryzania sobie, czy nawet chamskich szpileczek sobie wbijania. Tak więc radzę zapoznać się z tym let's playem. 17 let's play jak polski gamer 17 to był Harry Potter i Więzień Azkabanu na peceta. Tym samym było to rozpoczęcie maratonu Więźnia Azkabanu, który składał się tylko z dwóch gierek. Tak, tylko z dwóch gierek, czyli Harry Potter i Więzień Azkabanu na peceta, jak i na PS2. I w międzyczasie, kiedy rozpoczęliśmy sobie maraton Więźnia Azkabanu, no to skończyłem coś, co tak naprawdę zajęło mi prawie 2 lata, bo dokładnie rok i 11 albo 10 miesięcy, czyli Crash Bandicoot 4 na 106% oficjalnie, coś z czego jestem, kurde, totalnie dumny w tym roku. Potem jeszcze pojawiło się zakończenie oficjalne 100% Sonica Colors Ultimate, czyli pokazałem dosłownie wszystko, z czego również jestem dumny. I tym samym przechodzimy na 18 Let's Play roku 2022 i był to Harry Potter i Więzień Azkabanu na PlayStation 2. To było również zakończenie maratonu Harry'ego Pottera i Więzień Azkabanu i tak naprawdę mogę wam teraz z tego oto miejsca powiedzieć, że Więzień Azkabanu na PS2 jest najlepszym, powtarzam, najlepszym Harrym Potterem ze wszystkich Harrych Potterów na PS2. Tak jak Harry Potter Więzień Azkabanu na PC-ta jest w mojej opinii najlepszy z trylogii, tak, z trylogii gier na PS2, Harry Potter i Więzień Azkabanu na PS2 jest najlepszy. Oba Więźnie Azkabanu po prostu są na bardzo wysokim poziomie. Plus, co trzeba tutaj jeszcze dopowiedzieć sobie, to, że te dwie wersje bardzo od siebie się różnią. To po pierwsze, jeżeli chodzi o Więzień Azkabanu, tak samo jak i pozostałe Harry Pottery od jedynki do trójki na PS2. I co trzeba również powiedzieć, to, że Harry Potter i Więzień Azkabanu na PS2 uzupełnia pewne braki wersji pecetowej, tak samo jak i wersja pecetowa w pewnym sensie uzupełnia braki, jakieś takie lekkie dziury w wersji na PS2. Tak więc to jest bardzo fajne, że te dwie wersje uzupełniają się nawzajem. To mogę tyle od siebie powiedzieć. I potem przechodzimy sobie na 19 Let's Play, czyli Ape Escape 2001. Ape Escape, które nie było praktycznie w Polsce nagrywane i postanowiłem, że będę tym pierwszym Polakiem, który nagra ekskluzyw, który jest tylko w Japonii. Ale no, w Polsce nie był on w ogóle nagrywany, ponieważ tylko znamy w Polsce Ape Escape 1 i Ape Escape 2, ewentualnie 3. Mało kto zna tak naprawdę Ape Escape 2001, więc stwierdziłem, że będę tym pierwszym Polakiem, który się za to zabierze i jestem w ogóle z tego dumny. Zacznijmy od tego.
23 sierpnia tego roku oficjalnie skończyliśmy sobie Rondo of Blood Castlevania, ponieważ jak pamiętacie, w Castlevanii Rondo of Blood brakowało mi paru rzeczy, a mianowicie nie pokazałem historii Marii Renard oraz musiałem tam Richterem bodajże wrócić i jedną rzecz ogarnąć, co spowodowało, że mogłem wtedy zrobić pełne 100% i być z tego cholernie dumny. Tak więc polecam zapoznać się ogólnie z całym let's playem z Castlevania Rondo of Blood. Zacząłem go w 2020 pod koniec, no i skończyłem go tak naprawdę w sierpniu w 2022, czyli tak naprawdę zajęło mi to prawie 2 lata, tak jak w przypadku Crash'a 4. Te cholerne 2 lata. 20 let's play to było Guitar Hero 1, gra, którą już dawno, dawno temu chciałem zrobić w formie odcinkowej, jednakże miałem swoje pierwsze podejście w roku 2017/18 i skończyło się to tym, że pierwsze 2 odcinki nagrałem normalnie, potem 2 odcinki były u Justyny nagrywane, gdzie to Justyna za mnie grała, bo nie potrafiłem grać na gitarze. I potem 5 odcinek nagrałem u siebie i byłem w trakcie nagrywania 6, ale niestety gra mnie skopała na poziomie medium, na emulatorze. Serio, dałem dupy na emulatorze wtedy. I nie jestem z tego dumny. 21 let's play to było Guitar Hero 2, gra, którą po raz pierwszy zagrałem na livestreamie w 2017 roku. I z pomocą Justyny udało mi się przejść tę grę na medium. Z małymi problemami, ale udało się. I to jest chyba najważniejsze w tym momencie. Tak mi się przynajmniej wydaje. I Guitar Hero 2 w pewnym sensie jest zakończeniem maratonu wiosna-lato z pomidorem. Jednakże w międzyczasie pojawiły się 3 serie na livestreamie. I był to Kangurek KO w czerwcu, od 18 do 22 czerwca, czyli ten nowy Kangurek KO, co wyszedł. Pac-Man World Repack, czyli remake Pac-Mana World 1 od 7 do 10 września. Pokazałem tak naprawdę wszystko w tej gierce, jedyne czego mi brakuje to nadal splatynowanie tej gierki, tak więc stay tuned. Oraz Stray, czyli tytuł, który wyszedł bodajże w lipcu, albo w czerwcu 2022, czyli ta gra o kocie, która mnie mega wciągnęła. No i w tym samym Stray tak naprawdę zakończył maraton wiosna-lato z pomidorem, czyli tak naprawdę tych serii było 17. Liczymy tylko let's playe, plus 3 na live, to daje nam razem 20 serii od wiosny do lata, czyli od 31 marca do 22 września nagrałem tak naprawdę 20 serii. Nieźle, co nie? Też jestem z tego powodu zadowolony. 22 let's play to był już powrót do magicznej szkoły, albo szkoły magii, czyli Harry Potter i Czara Ognia, gra, która tak naprawdę mnie zeźliła bardzo mocno. Znaczy, ogólnie nie uważam, że jest to jakaś krapowata gra, aczkolwiek jeżeli mówimy tutaj o zraszowaniu, tak jak pewien zagrajnik, to myślę, że nie wersja na PS1 jest jakoś super boleśnie zraszowana, a myślę, że spokojnie mógłbym powiedzieć, że to Harry Potter i Czara Ognia jest potwornie zraszowana spośród wszystkich Harry Potterów. Przynajmniej tak w mojej opinii jest oczywiście. Później 23 let's play to był Medieval w 1 październiku i zakończony 28 listopada, ponieważ później odkryłem w listopadzie, że mam bonusowy odcinek z Medieval, który wypadałoby w końcu dać. I to był ten odcinek z przeglądu książki Gallowmere. Ogólnie jest to remake pierwszych przygód Daniela Fortescue. Polecam bardzo zapoznać się, ponieważ wydaje mi się, że let's play wyszedł mi bardzo fajnie. Nie mogę porównać to z livestreamem, ponieważ jak wiecie, jak pierwszy raz gracie w jakąś grę na livestreamie, jest to świeży tytuł, no to wiadomo, że będzie to troszeczkę się różnić. Dlatego wydaje mi się, że spokojnie mogę wam zarekomendować obejrzenie obu, czyli i livestreama, jak pierwszy raz przechodziłem, jak i let's playa. Natomiast nie porównywałbym tego a tego, tylko bardziej bym jednak polecił wam ten let's play. Ponieważ tam o wiele lepiej i o wiele odważniej komentuję tę grę. 16 października było DLC Kangur Kakao, więc zrobiłem z tego tytułu livestream, którego pokazałem w odcinku, bo zrobiłem z tego shota na kanał.
31 października to był powrót do Sonika X, czyli Halloweenowy Let's Play, kontynuacja Sonika X, można by tak nawet powiedzieć. Polecam również zapoznać się z tym, ponieważ później jakoś w listopadzie albo w grudniu, chyba prędzej w grudniu, zrobiłem prawdziwe, to takie najlepsze zakończenie, gdzie pokonuję X-a. Bardzo polecam się z tym zapoznać. 24 Let's Play to jest Let's Play, który zaczął się 9 listopada i trwa do teraz. To jest Sonic Frontiers. Świetna gierka. Bardzo fajna od naprawdę kilku ładnych lat gra z Sonikiem w roli głównej, bo wiadomo, to jest Sonic, rzecz jasna. I serio polecam wam zapoznać się z tym tytułem. Po prostu to jest tytuł miażdżący tak naprawdę wszystko. Nawet mnie wewnętrznie zmiażdżył. I mam pełną przyjemność z grania w tę grę oraz kontynuowania. Co prawda idzie mi to mozolnie, no ale przyzwyczajajcie się. 25 Let's Play to był Spyro Enter the Dragonfly, który został zakończony 30 grudnia, rozpoczęty 14 listopada. I 30 grudnia to jest taka dosyć magiczna data, dlatego że tutaj wleciały dwa ostatnie odcinki ze Spyro Enter the Dragonfly. I co mogę tutaj powiedzieć od siebie? Mogę powiedzieć tylko od siebie tyle, że nie było żadnych kurwic od pana Michała, a szkoda. Byłoby jeszcze śmieszniej, gdyby był remake kurwic pana Michała. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to polecam kanał Andre, tam zobaczycie między innymi kompilację moich soczystych kurew, których rzucałem w stronę Ripto. Śmiecie bany. Następnie, 18 listopada, 25 listopada, to jest 26 Let's Play i to jest Rayman M. Gierka, którą tak naprawdę fajnie zapamiętałem, a przynajmniej wtedy tak wydawało mi się, że fajnie zapamiętałem przez zawody Trimaxa. Natomiast granie w tę grę na Let's Playu to był chyba błąd, ponieważ w pewnym momencie zacząłem się faktycznie nudzić w tej gierce, ponieważ ta gierka tak naprawdę mało co wnosi nowego, uważam, że jest bardzo powtarzalna. To jest trochę tak jak z Jackiem X w zeszłym roku, gdzie też inaczej sobie zapamiętałem gierkę, a potem nagrałem Let's Play i miałem takie, ja pierdziele, dlaczego tyle powtarzalności jest tutaj w tej gierce? Ale mimo co polecam obadać. Myślę, że może się zainteresujecie, może będziecie chcieli obadać. Kto wie, kto wie. 27 Let's Play to jest Tygrysek i Uczta Kubusia Puchatka. To jest gra, w której wcielamy się w tygryska, który ma za zadanie zebrać garnki miodu, żeby przyjęcie u Kubusia Puchatka się, że tak powiem, doszło do... No, żeby było po prostu zrealizowane. Mogę powiedzieć, że to jest trochę taki pato let's play, dlatego że ja tam bardzo dużo rzucam łaciną i bardzo brzydko się wyraziłem w ostatnim odcinku, gdzie to zasugerowałem pewną rzecz, że tak naprawdę oni nie przyszli na ucztę wpierniczać miodek, tylko tak na dobrą sprawę przyszli się tam najebać, a większość postaci leży pod stołem. Dlatego polecam bardzo zapoznać się z tym let's playem. Myślę, że dla samego śmiechu taki pato let's play wyszedł trochę z tego, ale no cóż, tak to jestem ja w pełni okazałości. 10 grudnia była to reakcja na Crash Team Rumble, czyli nadchodzącą gierkę z Crashem, która będzie miała miejsce w 2023 roku i będzie jeszcze na PlayStation 4, tak więc nie mogę się tego doczekać. Zresztą polecam w ogóle obadać tą moją reakcję. Myślę, że jest to film, który pozostawia wiele, ale to wiele rzeczy do komentarza, bo również wy możecie się tam odnieść do tego, co ja tam komentowałem. I teraz tak, 28 Let's Play to jest Hugo Zaczarowany Dąb i to jest Let's Play z 13 grudnia. Gierka Hugo, która już kiedyś mi gdzieś tam chodziła, żeby ograć ją. Uważam, że jest to naprawdę... Warto zapoznać się z tym tytułem, jeżeli graliście tylko w Hugo Tropikalną Wyspę, to radzę się też zainteresować tymi grami, ponieważ... Są one bardzo fajne, są ciekawe i przede wszystkim pokazują, czy macie IQ na minusie, czy na plusie. No, u mnie niestety te let's play zweryfikowały, że mam cofnięte IQ co najmniej, więc no cóż, tak to bywa niestety. Żyćko mnie zweryfikowało, jak to się mówi. 20...
9 let's play to jest Hugo Magiczna Podróż i te dwie gry łączy jedno, że to są po prostu gry pełne minigierek. Mają tam jakąś minimalną fabułę, bo na przykład w Zaczarowanym Dębie to musimy dostać się przed upływem czasu na piknik, ponieważ inaczej zostanie nam zjedzone ciastko. Natomiast w Magicznej Podróży musimy wcielić się w trat, która będzie musiała latać dookoła świata i rozwiązywać różne zagadki i przede wszystkim zebrać 3 klucze, aby otworzyć skrzynkę, w której jest skarb i może dzięki temu spełnić jedno życzenie. Polecam zapoznać się z tą gierką. 30 let's play to było Hugo Tropikalna Wyspa 1. Kultowa gierka, którą myślę, że większość z was grała. Gra pełna minigierek, pełna kultowych minigierek, bo mamy takie minigierki jak chociażby Hugo Copter, mamy chociażby wspinaczkę. No i sama koncepcja jest taka, że musimy uratować Hugolinę i dzieci. Inaczej wstrętna wiedźma Scylla oraz Don Kroko będą wiedzieć je na zawsze tak naprawdę. Mi się oczywiście udało to zrobić w Tropikalnej Wyspie 1 praktycznie wszędzie, gdzie liczyłem na to, że nie uda mi się tego zrobić, a jednak mi się udało, tak więc troszeczkę zarządzanie losu w tym momencie weszło. 31 let's play to było Hugo Tropikalna Wyspa 2, czyli kontynuacja jedynki i tak naprawdę kontynuacja minigierek. I można by powiedzieć, że tak naprawdę jedyne co doszło to Hugo Copter. Nie, przepraszam, nie Hugo Copter, bo był Hugo Copter. Struś doszedł, szalona kolejka, wspinaczka do wulkanu w ucieczce przed lawą i małpami i tam inne minigierki, które również miały miejsce, z którymi warto się zapoznać, ale tak to jest to samo co Tropikalna Wyspa 1. Tam fabuła niczym się jakby nie różni. Zresztą mówiąc, że tam jakakolwiek fabuła jest, to troszeczkę to jest śmieszne, bo to jest zbiór tak naprawdę minigierek. 32 let's play to jest w zasadzie ostatni let's play z tego roku. I tak, łącznie nagraliśmy 32 let's play'e, znaczy teoretycznie 32, w praktyce to jest 36, ponieważ liczę te 4 streamowe let's play'e, czyli tam Kangurek K.O., Pac-Man Stray oraz Cuphead DLC, który miał miejsce 10 października. Tak, liczę również te streamowe let's play'e, czyli tam właśnie Cuphead, Stray, Pac-Man i Kangurek K.O. Natomiast 32 let's play to właśnie był Reksio i Skarb Piratów. I tak, Reksio i Skarb Piratów to jest po prostu prześwietna gierka. W grze wcielamy się w Reksia, który właśnie musi tytułowy Skarb Piratów zdobyć, a tak naprawdę znaleźć, żeby potem piraci mogli sobie wziąć ten skarb, chociaż piraci najpierw myślą, że Reksio jest jakimś złodziejaszkiem, przez co go więzią. I potem Reksio musi znaleźć patent, żeby się uwolnić. Lecz zanim jednak znajdzie ten patent, to musi inne jakieś zadania porobić. Zresztą macie dwuodcinkowy let's play na moim kanale, który wszystko wyjaśnia i z tych wszystkich rzeczy jestem naprawdę z tych wszystkich let's play bardzo dumny. Z jednych trochę bardziej, z drugich trochę mniej, aczkolwiek uważam, że jednak nie wyszedłem z wprawy, mimo że rok 2022 momentami pokazywał mi, brzydko mówiąc, środkowy palec i miałem pewne wątpliwości. Natomiast chciałbym też coś pozmienić w tych let's playach, natomiast co dokładnie będę zmieniał, to jeszcze nie wiem. Na pewno będę musiał trochę przemyśleć pewne rzeczy, żeby te let's playe troszeczkę się zaczęły od siebie bardziej wyróżniać. No cóż, to chciałem wam pokazać bardziej ten segment z listą let's play i z takimi niezrealizowanymi let's play'ami. Mam nadzieję, że ten segment wam się podoba, ponieważ on troszeczkę zastępuje ten segment, który był w zeszłym roku, gdzie to opowiadałem historię mojego kanału i inne tam tego typu duperele. Natomiast teraz myślę, że możemy wrócić do właściwej części filmu, gdzie to zmienimy sobie trochę kadr i opowiem tam o trochę o tych rzeczach, które miały jeszcze miejsce w roku 2022 i przejdziemy do podsumowania i ewentualnie jakichś planów na rok 2023. Tak więc lecimy dalej z koksem i wychodzimy z tej sceny w trybie natychmiastowym. No siema, jestem z powrotem, a raczej jesteśmy po przedstawieniu tej całej serii gierek, które tam udało się nagrać. Tak więc co mogę tutaj jeszcze więcej powiedzieć? Wszystkie te relacje, które
chciałem powiedzieć, zostały one powiedziane troszeczkę może i chaotycznie zostało to przedstawione, natomiast myślę, że skrótowo jakoś tam wyjaśniłem, na czym polegały te wszystkie spotkania. No i tak jak już zresztą powiedziałem niedawno, od momentu powrotu z Radomia 1 siedzę w domu i tak naprawdę nic się szczególnego nie dzieje. Jeżeli chodzi o jakieś takie podsumowanie, co jest w mojej opinii sukcesem w tym roku, co nie do końca było sukcesem, to przede wszystkim sukcesem jest to, że kanał Totalni Dramaturdzy w styczniu miał 729 subskrypcji, a obecnie rok kończymy z wynikiem 4000, prawie 300 subskrypcji, tak więc jest to, uważam, ogromna przepaść, a Totalni Dramaturdzy to jest mój osobny projekt, na którym sobie siedzę i działam, jeżeli nie chce mi się robić na głównym kanale, chociaż czasami to robię to w ten sam sposób jak z głównym kanałem, czyli te oba kanały w tym samym czasie prowadzę. Natomiast jeżeli chodzi o mój kanał, no to tak naprawdę wbicie 3000 subów, no i zakończenie tego roku z wynikiem 3360 coś subów, tak więc jest to, uważam, że całkiem spoko wynik. Uważam, że ten rok YouTube'owo dla obu moich kanałów był bardzo dobry i liczę na to, że rok 2023 będzie jeszcze lepszy. Natomiast co chciałbym tutaj powiedzieć, to to, że nie chciałbym, aby ten rok, w sensie 2023, skupiał się stricte na samych let's playach, dlatego tym razem w końcu może będę sławny i z tymi let's playami to trochę bardziej się ograniczę. Nie na zasadzie, że je kompletnie skanceluję z kanału, ale chciałbym troszeczkę też kanał poprowadzić w inną stronę, żeby też pokazać, że nie tylko potrafię let's playe robić, ale inne rzeczy też. No bo powiem wam szczerze, czasami to jest troszeczkę męczące, kiedy cały czas opierasz kanał od kilku ładnych lat na jednym. Fajnie byłoby trochę rozszerzyć horyzonty, tak przynajmniej mi się wydaje, że dobrze to określiłem. No i tyle. Zobaczymy, jak wypadnie rok 2023. Ten rok, akurat jeszcze 2022, jeżeli chodzi o let's play, to zacząłem 30 stycznia. Myślę, że rok 2023, jeżeli chodzi o jakieś kolejne let's play'e, to zaczniemy sobie może nawet w połowie, albo tam 20 któryś stycznia, może 23 stycznia, albo 25 stycznia, żeby to był już taki oficjalny powrót do jakiegoś pierwszego let's play'a. Natomiast myślę sobie, że początek 2023, te pierwsze 3 tygodnie lub 2,5 tygodnia będą takie bardzo spokojne, gdzie filmów za dużo to nie będzie, ale jak już się pojawią, to tak jakieś takie trochę bardziej głupkowate, śmieszkowate filmy, no bo też chciałbym pójść trochę w bardziej taki content rozrywkowy, a nie stricte opierać kanał na jednym i tym samym. W końcu już to będzie zaraz 9 rok, jak ja siedzę w jednym i tym samym, więc wypadałoby trochę te horyzonty poszerzyć, no nie? Tak więc, jakie są plany na 2023? Na pewno dużo relacji, mam nadzieję, że będzie dużo tych relacji. Niezrealizowane projekty, nie ważę, czy to let's play, czy jakaś relacja. Myślę, że tym razem wypadałoby to wręcz zrobić, żeby przynajmniej po raz kolejny pokazać, że nie rzucam słów na wiatr. Rozwijać się dalej, trochę eksperymentować z montażem i zobaczymy. Zobaczymy, co rok 2023 nam przyniesie. Ja z tego miejsca chciałbym wam podziękować za ten rok. Był to kolejny intensywny rok, jeżeli chodzi o kanał, jak i ogólnie o wiele, wiele rzeczy, które się wydarzyło. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Nie ważne, czy to od roku, czy od dwóch miesięcy, czy od tam, nie wiem, nawet miesiąca, czy od tygodnia. Bardzo się cieszę, że przekonaliście się do mojej osoby i liczę na to, że będzie więcej takich fajnych interakcji. I chciałbym pozdrowić tutaj chociażby Sławka Krugera i Tomciakowego, bo oni najbardziej udzielają się na tych wspólnych live'ach i bardzo fajnie, że utworzyła się jakaś taka fajna ekipa na streamy. No i co? To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Życzę wam szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. I z wielką dumą, można by to tak powiedzieć, zamykamy rok 2022 i witamy się w roku 2023. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku, aby rok 2023 zaczął się dla was lepiej
niż obecny jeszcze 2022. Pa 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 pa